Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj kolejny film z serii Kwiatki z Allegro. Przypominam, że jest to seria, w której kupuję dla Was najpopularniejsze, a tym samym często najtańsze przyrządy pomiarowe z różnych portali aukcyjnych. Testuję je dla Was i sprawdzam, czy są godne polecenia i tych wspaniałych opisów na aukcjach. Mam dzisiaj tutaj 5 przyrządów cęgowych, w zasadzie są to multimetry, bo oprócz prądu mierzą też inne wielkości. Wszystkie mieszczą się w przedziale cenowym do 100 zł. Zrobię dla Was testy, zrobimy pomiary i zobaczymy, czy spełniają specyfikacje producenta, czy są godne polecenia, czy są chwastami, czy może liliami w naszym metrologicznym ogródku. Zapraszam na film. No to przyglądnijmy się tym kwiatuszkom. Jako pierwszy Rebel przychodzi w etui, instrukcja obsługi, sondy, no i sam przyrząd. Sondy we wszystkich tych multimetrach, które będę prezentować dzisiaj, są zbliżonej jakości, zwykłe, najprostsze sondy. Nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Mamy tutaj pomiar prądu, oczywiście tylko przemiennego. Ciągłość, test diod, rezystancja, napięcie stałe przemienne, funkcja max i hold i to wszystko. Jeśli chodzi o zakresy dla prądu 220, 200, 400 amperów, maksymalne wskazanie 2000. No i w zasadzie chyba tyle mogę o nim powiedzieć. Jeśli chodzi o wykonanie, no ten plastik jest taki najgorszej jakości, no ale też multimetr kosztuje tylko 59 zł. Za chwilę sobie go pomierzymy, zobaczymy, jak się sprawdza. Drugi przyrząd, Habotest. Takie same wyposażenie, jak widzicie. To jest model 206A, HT206A. Zakresy 4, 40, 400. 600 amperów, maksymalne wskazanie 4000, pomiar napięcia stałego, przemiennego, rezystancja, ciągłość i pojemność. Mierzy też pojemność. Hold, max i min. Jest podświetlenie, czego w tamtym nie było. I jest też latarka, która do niczego się tutaj raczej nie przyda. No i wybór funkcji pomiarowej, hold tutaj z boku. Cena 85 zł. Unite 202A Plus. Takie samo wyposażenie, sondy standardowe jak w przypadku Unite. Cena 86 zł. I jest to przyrząd o chyba największych możliwościach pomiarowych. Dlatego, że oprócz prądu na zakresach 6,60-600 amperów, oczywiście tylko dla prądu przemiennego, mamy pomiar napięcia stałego przemiennego, mamy pomiar dodatkowo częstotliwości, jest pojemność, oczywiście rezystancja, test diod, ciągłość i jest również bezprzewodowa detekcja napięcia w przewodzie. Ma funkcję zerowania, tamte tej funkcji nie miały. Ma max min, no i ma hold. Sprawia bardzo dobre wrażenie, standardowe wykonanie, dobrej jakości, jak na Unite przystało. Najtańszy multimetr w tym zestawieniu to jest DT3266L, 45 zł.
No to jest krewny tych takich najtańszych marketowych, jak ja to nazywam, multimetrów, tych żółtych za 20 zł, tak mi się wydaje. Bardzo ograniczone zakresy, to znaczy tutaj mamy, jeśli chodzi o prąd, 20, 200, 600 amperów, ale już jeśli chodzi o napięcie przemienne, popatrzcie, jest tylko jeden zakres, 600 voltów. Co prawda on tutaj wyświetla 2 do 2000 maksymalnie, jeśli chodzi o cyfry, ale no, ten duży zakres tu powoduje, że ma bardzo małą rozdzielczość. Podobnie dla napięcia stałego, popatrzcie, też tylko zakres 600 V i 3 zakresy dla pomiaru rezystancji. A więc bardzo ubogo. Tutaj jest przycisk hold, żadnych innych funkcji tu nie ma. Tutaj gniazda dla multimetru i tu jest dodatkowe gniazdo do wykrywania przewodu pod napięciem, przewodu fazowego. Natomiast próbowałem to robić i to albo nie działa, albo działa na wszystkich przewodach. Czyli tutaj tak naprawdę jest to bezużyteczna funkcja. Mam jeszcze cęgi, być może Wam znane, z poprzedniego filmu, gdzie testowałem właśnie, gdzie robiłem dokładne badania Sonela między innymi. Taki Hogert HT1E621. On tutaj ma też dodatkowo bezprzewodowe wykrywanie, bezdotykowe wykrywanie napięcia. Zakresy 62, 20, 200, 600 amperów. W pewien sposób on sobie tutaj to dobiera automatycznie. Napięcie stałe przemienne. Max, hold, run to jest chyba prąd rozruchowy, o ile pamiętam. No i z tego, co pamiętam z poprzedniego testu właśnie, gdzie dokładnie go przebadałem, on dosyć dobrze mierzył, był dokładny. To też sobie dzisiaj sprawdzimy. Cena około 100 zł. Mam tu jeszcze takie cudo, takiego kwiatuszka. Ja go kupiłem do poprzedniego testu, do poprzedniego filmu, ale jak być może pamiętacie, on się mechanicznie rozpadł, zanim zdążyłem go przetestować. No, God! I poświęciłem go dla nauki, żeby zobaczyć, żeby Wam pokazać, jak są skonstruowane cęgi. To było dokładnie omówione w poprzednim filmie. No oczywiście nie ma tu czego testować. On kosztował jakieś chyba 40 zł. No, nie polecam tego kwiatka. Jeśli chodzi o metodologię sprawdzania dokładności tych przyrządów, to ja tu nie będę robił tak dużo pomiarów jak w testach multimetrów. Zrobię kilka pomiarów dla danej wielkości, czyli dla prądu, napięcia, rezystancji na przykład. No, myślę, że to wystarczy, żeby porównać je między sobą i sprawdzić, czy spełniają specyfikacje. Za referencję posłuży mi kalibrator prądu przemiennego, gdzie mogę sobie bardzo dokładnie ustawić wartość napięcia i prądu w szerokim zakresie. Jeśli chodzi o rezystancję, to użyję tutaj, popatrzcie, kupiłem nową dekadę wystarczająco dużej klasy, aby móc te przyrządy porównać między sobą. Sprawdzę też, jak szybko mierzy rezystancję, jak działa piszczyk i tak dalej. Więc takim sposobem je ocenię. Te przyrządy będę testować w taki sposób, że przewody będą przewleczone jakby na płasko przez te cęgi. Ja mówiłem w poprzednim filmie, że to może powodować dodatkowe błędy rzędu kilku procent względem sytuacji, kiedy przewód przechodzi centralnie, idealnie przez to oczko cęg. No ale umówmy się, tak raczej się nie mierzy. No, zazwyczaj ten przewód przewlekamy, multimetr gdzieś leży albo wisi na przewodzie, więc no, będzie to taki praktyczny test, jakbyście to wy w praktyce mierzyli.
Jeśli chodzi o specyfikację, to wszystkie te przyrządy mają zbliżoną do siebie dokładność, z wyjątkiem tego, gdzie producent daje sobie bardzo duży margines bezpieczeństwa. Tutaj, jeżeli się policzy potencjalne błędy, to są one dużo, dużo większe niż tu. Dzięki temu podejrzewam, że nawet jeśli ten będzie mierzył błędnie, to i tak będzie mieścił się w specyfikacji. A za chwilę zobaczymy, jak to wygląda. No to przejdźmy do oceny tych kwiatuszków pod względem pomiarowym. Jeśli chodzi o tego Rebela, to tutaj on spełnia specyfikacje na wszystkich pomiarach. Jeden pomiar chyba tylko dla 10 amperów miał błąd większy niż wynikałoby to ze specyfikacji, no ale mogła być też kwestia ułożenia tutaj przewodu w tych cęgach, więc generalnie no, mierzy zgodnie z tym, co producent podaje. Tutaj jedna uwaga, że ta funkcja max nie działa na wszystkich zakresach. O ile pamiętam, na pewno na rezystancji nie działa. Nie wiem też, czy na wszystkich napięciach. Nie ma podświetlenia tutaj, a piszczyk jest bardzo cichy. W jakimś głośnym pomieszczeniu nie usłyszycie piszczyka przy badaniu ciągłości obwodu. Jeśli chodzi o ten HABO test, to on tutaj dobrze się zachowuje. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. Spełnia specyfikacje. Chyba żaden pomiar, być może jeden, znowu na pomiarze prądu, tylko miał duże błędy, a tak to wszystko tutaj jest w porządku. Nie mam jakichś specjalnych uwag do niego, wszystko działa tak jak powinno. Dobrze leży w ręce, w miarę dobra jakość wykonania. No jedyne co, powiedzmy, no to te gniazda są tu, co może być mniej wygodne czasami, niż kiedy byłyby w tym miejscu. Jeśli chodzi o Unitę, tutaj nie mam żadnych uwag. Wszystkie pomiary mieszczą się w granicach dokładności podanych przez producenta. No, Unitę już nas trochę przyzwyczaiło do tego, że tu nic złego raczej się nie dzieje. Tak jak wspominałem wcześniej, bogate funkcje pomiarowe, jest REL, jest Max Min. No, jak najbardziej, myślę, godny polecenia kwiatuszek. Ten Hogert był już bohaterem poprzedniego filmu o cęgach. Tam sprawdzałem jego dokładność. On bardzo dobrze wypadł w tym teście w porównaniu nawet do droższego dużo Unite i Sonela. Więc tu też nie mam zastrzeżeń. To bezprzewodowe wykrywanie napięcia działa jak najbardziej. Tutaj zresztą nie wspomniałem, też działa to dobrze. Ten multimetr był sporym zaskoczeniem, mógł konkurować z dużo droższymi modelami i nadal to podtrzymuje. Jeśli chodzi natomiast o ten DT3266L, no tutaj bardzo dużo niedokładnych pomiarów. Mam tam w tabelce na komputerze dużo czerwonych pól. On mierząc, czy to prąd, czy na przykład napięcie stałe, tu jest tylko zakres 600 V, no to przy pomiarze kilku czy kilkunastu voltów, on popełniał tutaj błędy rzędu kilku voltów. Więc no nie nadaje się do pomiarów, nawet takich bym powiedział zgrubnych, bo tu jest kilka, czy nawet do 10% błędu. Te zakresy bardzo ubogie i również duże błędy na pomiarze prądu. Więc no nie polecam. Jak widzicie, w tym zestawieniu są inne multimetry w podobnej cenie, dużo lepszej jakości i dużo dokładniejsze. Muszę powiedzieć, że w większości przypadków jestem pozytywnie zaskoczony tymi przyrządami. W przeciwieństwie do tych najtańszych multimetrów za kilka takich klasycznych, najtańszych za kilkadziesiąt złotych, te przyrządy do 100 zł, przynajmniej 4 z tych 5, no, są godne polecenia. Na pewno Unite, na pewno HABO test pozytywnie mnie zaskoczył i też Hogert. Trzeba sobie tylko popatrzeć, jakie wielkości one mierzą, co jest nam potrzebne. No, ten Unite tutaj daje największe możliwości, no, pozostałe troszkę uboższe. Jeśli chodzi o tego Rebela, gdybym miał wybierać, to wolałbym któryś z tych
trzech niż ten. Dlatego, że no, tu ma ubogie zakresy, jest też najgorzej wykonany. Natomiast no, tego nie polecam. To jest chwast DT3266L za 40 chyba 5 zł. Tak jak mówiłem, krewny tych najtańszych marketowych multimetrów, no, potwierdza się tutaj ta reguła, że on nie spełnia specyfikacji, bardzo ubogie zakresy. No, szkoda na to pieniędzy. Natomiast te tutaj, powiedzmy, tulipanki, bardziej, że tak powiem, kwiatuszki lepszej jakości, no, są godne polecenia. Gdybym ja miał wybierać, albo, no nie wiem, Hogert, Unite, ewentualnie też Habotest pozytywnie zaskoczył. Więc taka jest moja opinia. Mam nadzieję, że Wam się przyda w Waszym wyborze. Piszcie proszę w komentarzach, jakie inne przyrządy pomiarowe, jakie kwiatuszki z portali aukcyjnych chcielibyście, żebym dla Was przetestował. Dziękuję również patronom za wsparcie, bo to w dużej mierze z ich środków, z ich wsparcia te przyrządy zostały zakupione. Do zobaczenia w następnym filmie.